Stulecie wojen. Nadciągają chmury wojny. W połowie lat 30. pojawiły się nowe potęgi. Stale podejmowano próby zapewnienia światu względnego pokoju, aby nie powtórzyły się wypadki lat 1914-18. Wciąż działała Liga Narodów. Ale Japonia opuściła ją po zajęciu Mandżurii w 1931 roku, a hitlerowskie Niemcy poszły w jej ślady dwa lata później. Liga stanęła przed nowym wyzwaniem. Włochy Benito Mussoliniego przeszły duże przemiany od zakończenia Wielkiej Wojny. Miały silny rząd i, przynajmniej pozornie, infrastrukturę zorganizowaną jak nigdy przedtem. Na południu zlikwidowano mafię. Mussolini starał się poprawić stan gospodarki. Chciał, żeby Włochy stały się mocarstwem. Włochom pod koniec wojny nie pozwolono powiększyć posiadłości afrykańskich kosztem Niemiec. Dotknięty tym faktem Duce był zdecydowany naprawić tę pomyłkę. Zwrócił uwagę na Abisynię, którą Włosi próbowali podbić w 1896 roku. Ponieśli jednak krwawą klęskę pod Adową. Włochy posiadały już sąsiadujące z Abisynią kolonie. Na północy Erytreę, na wschodzie Włoski Somaliland. Pierwotny plan Mussoliniego zakładał uzyskanie wpływów w Abisynii drogą pokojową. W tym celu poparł zgłoszenie Abisynii do Ligi Narodów, a w 1928 roku podpisał traktat o przyjaźni z cesarzem Haile Selassie. Ten ostatni chciał jednak nawiązać kontakty również z innymi krajami, co nie odpowiadało Mussoliniemu. Lepszym rozwiązaniem wydawała mu się wojna. We wrześniu 1934 roku jego armia sprowokowała incydent z wojskami etiopskimi w oazie w rejonie Ogaden na terytorium Abisynii. Włochy zażądały odszkodowania i zaczęły wzmacniać swoje siły w Erytrei i Somalilandzie. Cesarz Haile Selassie wystąpił na forum Ligi Narodów, ale nie spotkał się z zainteresowaniem. Większym problemem wydawały się zbrojenia Niemiec. To jeszcze bardziej zachęciło Mussoliniego do inwazji tak bardzo, że podczas wizyty w Rzymie Anthony Eden, brytyjski minister spraw zagranicznych, przestraszony możliwością wystąpienia Włoch z Ligi Narodów, proponował w czerwcu 1935 roku układ, na mocy którego w zamian za Ogaden Włosi mieli odstąpić Abisynii port nad Morzem Czerwonym. Duce nie dał się przekonać i w październiku 1935 roku, po zakończeniu pory deszczowej, dokonał inwazji. Mimo trudności terenowych, źle wyposażeni Abisyńczycy mieli niewielkie szanse w walce z dobrze uzbrojonymi siłami włoskimi. Musieli się zmierzyć z nowoczesną artylerią i czołgami. Wciąż nękały ich siły powietrzne, używające nawet bomb gazowych. Reakcja Ligi Narodów wyraźnie ukazała jej słabość. Ani Wielka Brytania, ani Francja nie były w stanie militarnie przeciwstawić się Mussoliniemu. Co prawda nałożono sankcje ekonomiczne, ale nie objęły one węgla i ropy naftowej, niezbędnych do prowadzenia nowoczesnej wojny. Państwa nie będące członkami Ligi, jak Stany Zjednoczone czy Niemcy, nie były zobowiązane do ich przestrzegania, wskutek czego sankcje miały niewielkie znaczenie. Po 6-miesięcznej kampanii Abisynia została podbita. Mussolini proklamował ją jako kolejną kolonię Włoch. Protesty składane przez cesarza Abisynii do Ligi Narodów były bezskuteczne i Haile Selassie wraz z rodziną
udał się na wygnanie do Anglii. Kolejny raz okazało się, że Liga Narodów nie może zapobiec agresji. Opinia publiczna zwróciła uwagę na Hiszpanię, gdzie w lipcu 1936 roku, dwa miesiące po podboju Abisynii, wybuchła wojna domowa. W 1923 roku generał Primo de Rivera po serii nietrwałych rządów ustanowił dyktaturę. Jego władza przetrwała 7 lat i zakończyła się wraz z nadejściem wielkiego kryzysu. W 1931 roku do władzy doszła lewica. Jej pierwszym celem stała się likwidacja monarchii hiszpańskiej. Król Alfons został zmuszony do emigracji. Ustanowiono republikę. Lewicowe i prawicowe rządy następowały po sobie, dzieląc opinię publiczną. W lutym 1936 roku Front Ludowy, tworzony przez partie lewicowe, o włos zwyciężył w wyborach prawicę, w tym założoną przez syna Primo de Rivery Falangę. Została ona zdelegalizowana, co doprowadziło do walk ulicznych między zwolennikami obu opcji politycznych. Program reform Frontu Ludowego był dość umiarkowany, lecz strajki i nieoficjalne konfiskaty ziemi spowodowały, że prawica zaczęła obawiać się przewrotu komunistycznego. Część armii hiszpańskiej była przekonana, że tylko zbrojny przewrót może oddalić komunistyczne zagrożenie. Wiara ta była szczególnie silna w hiszpańskim Maroku, gdzie od lat wojsko toczyło walki z tubylczymi rifami. Dowódca generał Francisco Franco rozpoczął rebelię 17 lipca 1936 roku. Garnizony na kontynencie przyłączyły się do rewolty, a rząd odpowiedział wezwaniem do obrony republiki. Zbrojne powstania w Madrycie i w Barcelonie zostały szybko stłumione. Rebelianci kontrolowali północny zachód, enklawy na wybrzeżu i część skrajnego południa. W rękach republikanów pozostał wschód wraz z Madrytem. Wybuchła wojna domowa ze wszystkimi potwornościami, jakie niesie ze sobą tego typu konflikt. Franco musiał przetransportować swoje jednostki przez cieśninę gibraltarską. Poprosił o pomoc Niemców. Przed końcem lipca transportowe Junkersy U-52, wysłane przez Hitlera, wylądowały w hiszpańskim Maroku. Lotnictwo skierował tam także Mussolini. Wkrótce również niemieckie i włoskie wojska zostały wysłane do Hiszpanii. W tym samym czasie w Moskwie Komintern, organizacja mająca eksportować ideę komunizmu, zgodziła się na wysłanie ochotników i pieniędzy, by wspomóc republikę. Wielka Brytania i Francja, zaniepokojone możliwością rozszerzenia się konfliktu i przekształcenia go w wojnę ogólnoeuropejską, zadeklarowały politykę nieinterwencji. Zgodziły się na to również Niemcy, Włochy i Portugalia. Międzynarodowy Komitet Nieinterwencji powstał i odbył swoje pierwsze posiedzenie we wrześniu w Londynie. Mimo tego Hitler i Mussolini nadal zwiększali dostawy broni i wojska do Hiszpanii. W rezultacie Związek Radziecki ostrzegł, iż czuje się zobowiązany do nieinterwencji w tym samym zakresie, co Niemcy i Włochy. W samej Hiszpanii nacjonaliści wspierani przez niemieckie i włoskie lotnictwo utworzyli dwa fronty. Na północnym zachodzie walczyli o przejęcie enklaw na wybrzeżu. W tym samym czasie Franco wyruszył na północ, kierując się na Madryt. Republikanie pospiesznie przygotowywali obronę stolicy. Pod koniec 1936 roku Madryt był otoczony z trzech stron. Rząd Republiki przeniósł się do Walencji, a Niemcy i Włochy uznały Franco nowym szefem państwa. Hitler uważał tę wojnę za poligon.
na którym mógł testować nowe rodzaje broni. Chodziło szczególnie o budowane właśnie siły pancerne i o nowe samoloty Luftwaffe, szczególnie o myśliwca Messerschmitt Me-109 i bombowiec nurkujący Junkers Ju-87 Stuka. Świeżo po podboju Abisynii Mussolini chciał pokazać militarną siłę Italii, dążąc do uczynienia z Włoch potęgi na skalę światową. Wysłał do Hiszpanii znaczne siły wojskowe i ponad 700 samolotów, mających wspomóc niemiecki legion Condor. Sceny z kronik filmowych, takich jak ta z Madrytu, zaszokowały świat. Szczególnie przerażający był nalot w kwietniu 1937 roku na baskijskie miasto Guernica, w którym zginęło 6 tysięcy osób. Operacje te ugruntowały również przekonanie, że to bombowce zdominują przyszły konflikt zbrojny. Stulecie wojen. Zainteresowanie Stalina Hiszpanią było mniej jasne. Co prawda Komintern mógł mieć swój interes w popieraniu lewicowego rządu, ale Stalina zaniepokoiło też powstanie faszyzmu i nazizmu. Uważał, że zachodnie demokracje mogą powstrzymać faszyzm, więc nie chciał ich zbytnio prowokować. Oczekiwał raczej, że hiszpańska wojna domowa zaangażuje Niemcy i Włochy tak, że niepostrzeżenie będzie mógł rozbudować swoje siły zbrojne. Liczyły one już 700 czołgów i 1500 samolotów. Innym obcym elementem w siłach republikańskich były brygady międzynarodowe. Podczas gdy rządy ich państw były zdecydowane trzymać się z dala od wojny, wielu lewicowych Amerykanów, Francuzów, Anglików, a nawet Niemców walczyło ochotniczo w Hiszpanii. Przybywali tam zazwyczaj przy pomocy partii komunistycznych swoich krajów. Brygady międzynarodowe odegrały dużą rolę w walkach o Madryt, ponosząc duże straty. Zagraniczni ochotnicy, w tym rzymskokatolicka Brygada Irlandzka, walczyli również po stronie nacjonalistów, jednak ich liczba nie była tak duża. W miarę upływu czasu obszar pod kontrolą republikanów ciągle się zmniejszał. Ich wojska walczyły dzielnie i z dużym poświęceniem, ale dowództwo nie było tak kompetentne jak nacjonalistów, mimo że część armii hiszpańskiej pozostała lojalna wobec rządu. Gdy dochodziło do decydującej bitwy i siły republiki szły do ataku, z rzadka odnosiły sukces. Lepiej walczyły w defensywie i to było przyczyną, że walki trwały tak długo. Było to szczególnie widoczne w czasach obrony Madrytu, która stała się symbolem oporu lewicy wobec sił generała Franco. Nie pomagały również konflikty polityczne w obozie republiki. Podczas gdy celem komunistów było szybkie zduszenie rewolty, bardziej ekstremalnie nastawieni anarchiści i syndykaliści postrzegali wojnę w kategoriach masowej rewolucji proletariatu. Przemówienia Dolores i Baruri, La Passioneri, mogły pomóc obrońcom Madrytu, ale rozłam w obozie lewicy stawał się coraz bardziej widoczny. Do tego stopnia, że w maju 1937 roku w Barcelonie wybuchły walki między anarchistami i komunistami. To raczej nie pomogło sprawie republiki. W dodatku zaopatrzenie nacjonalistów było coraz lepsze. Komitet Nieinterwencji próbował zablokować wybrzeża Hiszpanii.
jednostki niemieckie i włoskie blokowały wschodnie wybrzeże, brytyjskie południowe, francuskie i brytyjskie północne. Nie przyniosło to spodziewanych rezultatów, szczególnie odkąd nacjonaliści uzyskali możliwość transportu zaopatrzenia przez granice sympatyzującej z nimi Portugalii. Blokada nie obejmowała również zaopatrzenia lotniczego. Później, pod koniec listopada 1937 roku, siły Franco wzrosły na tyle, że mógł rozpocząć własną blokadę morską. W końcu 1938 roku siły Republiki były stłoczone na dwóch obszarach. Małym skrawku na północnym wschodzie, w okolicach Barcelony, oraz innym rozciągającym się od Madrytu, który nadal walczył na wschód ku wybrzeżu. W tym samym czasie obce kontyngenty, także brygady międzynarodowe, opuściły Hiszpanię według ustaleń Komitetu Nieinterwencji. Coraz więcej krajów uznawało rząd Franco, podczas gdy jego wojska szykowały się do ostatecznej ofensywy na Madryt. Rosnąca liczba uchodźców przekraczała granice z Francją. W lutym 1939 roku również rząd Republiki przeszedł Pireneje. W końcu marca, wyczerpani trzyletnią walką obrońcy Madrytu, poddali się Franco. Miesiąc później ogłosił on koniec wojny domowej. Upłynęło dużo czasu, zanim zabliźniły się rany po wojnie domowej. W znacznie krótszym czasie klęska zabiegów Francji i Anglii, mających zapobiec obcemu zaangażowaniu, spowodowała wzrost wiary Hitlera i Mussoliniego we własne siły i rozczarowanie Stalina, co do woli walki Zachodu z faszyzmem i nazizmem. Liga Narodów odegrała niewielką rolę w hiszpańskiej wojnie domowej, ale była wówczas bardziej zaangażowana w kryzys dalekowschodni. Japonia nie zgłasza żadnych żądań terytorialnych wobec Mandżurii, jak również nie zamierza rozpoczynać wojny z Chinami. Mimo tego zapewnienia, Japończycy zajęli Mandżurię. Teraz zaś mieli plany co do Chin. Chiny w połowie lat 30. ogarnięte były wojną domową. Jej początki sięgają lat 20., gdy oficer armii chińskiej Chiang Kai-shek zapoczątkował ruch mający uwolnić Chiny od anarchii lokalnych bataszków. Stan taki trwał od 1911 roku, gdy Chiny stały się republiką pod władzą Sun Yat-sena. Zmarł on w 1925 roku, pozostawiając po sobie polityczną pustkę. Chiang Kai-shek sprzymierzył się z komunistami, wspomaganymi przez Związek Radziecki. W 1926 roku rozpoczął marsz z południowych Chin w kierunku Szanghaju, głównego portu traktatowego, zamieszkałego w dużej mierze przez cudzoziemców. Państwa zachodnie wysłały natychmiast uzupełnienia dla swych garnizonów, stacjonujących w Szanghaju. Podczas marszu na miasto pojawiły się oznaki rozłamu w Kuomintangu, rządzie Chiang Kai-sheka. Zwrócił się on przeciw komunistom. To podsyciło konflikt wewnętrzny w Chinach. Japończycy zajęli Mandżurię i przekształcili ją w marionetkowe państwo Mandżukuo, na którego tronie zasiadł Henry Puyi, ostatni przedstawiciel cesarskiej dynastii Mandżu. W tym samym czasie Chiang Kai-shek, popierany przez zachodnich przedsiębiorców, kontynuował walkę z komunistami. Ich przywódcą był teraz Mao Tse-tung. Wskutek sukcesów Chiang Kai-sheka liczba komunistów gwałtownie malała. Rozpoczęli oni wtedy epicką podróż, nazwaną później Długim Marszem. Przemierzyli około 7,5 tysiąca kilometrów na zachód, później na północ, aż do prowincji Shanxi. Tu założyli bezpieczną bazę, zamierzając kontynuować walkę. Kolejne rządy Japonii pod rosnącym wpływem nacjonalistycznie nastawionych wojskowych realizowały bardziej agresywną politykę. Bliskość komunizmu rosyjskiego i chińskiego skłoniła Japonię do podpisania paktu antykominternowskiego z Niemcami w listopadzie 1936 roku. Rok później podpisały go Włochy.
Napięcie w Chinach wzrastało. W lipcu 1937 roku doszło do incydentu między japońskimi żołnierzami z ochrony poselstwa w Pekinie a siłami chińskimi. Część armii japońskiej przekroczyła granicę między Mandżukuo a północnymi Chinami. Wybuchła wojna. Bezwzględność, z jaką Japończycy zdobywali miasta takie jak Szanghaj, a szczególnie Nankin, którego mieszkańcom zgotowano 6-tygodniową rzeź, zaszokowała cały świat. Podobnie jak podczas wojny hiszpańskiej, to bombardowanie miast było największym wstrząsem dla świata. Nankin, siedziba rządu Chiang Kai-sheka oraz Szanghaj zostały silnie zniszczone. Było wiele ofiar wśród ludności cywilnej. Bitwa o Szanghaj była wyjątkowo krwawa. Chiang Kai-shek wierzył, że im dłużej się utrzyma, tym chętniej Zachód udzieli mu pomocy, chcąc chronić swoje kolonie. Jednak choć sceny masakry poruszyły opinię publiczną Zachodu, pomoc nie nadeszła i upadek Szanghaju nastąpił w listopadzie 1937 roku. Nieznana jest liczba ofiar po stronie chińskiej, zabitych podczas trwającego 3 miesiące oblężenia. Nawet japońskie ataki na brytyjskie i amerykańskie okręty nie przekonały świata zachodniego do podjęcia działań. Słynne stało się zatopienie amerykańskiej kanonierki Panay 12 grudnia 1937 roku. Prezydent Roosevelt, poruszony taką tragedią, zaproponował morską blokadę Japonii, lecz Brytyjczycy obawiali się, że doprowadzi to do wojny. Japończycy oficjalnie przeprosili za ten incydent. Chiang Kai-shek, osamotniony w walce, podpisał pakt o nieagresji z Rosją, co doprowadziło do zjednoczenia jego sił z komunistami Mao Tse-tunga. Mimo to Japończycy kontynuowali swój bezlitosny atak. Jesienią 1938 roku zajęli Kanton i zepchnęli wojska chińskie w głąb kraju. Sam Chiang Kai-shek został zmuszony do przeniesienia siedziby swojego rządu do Chungking, w głębi Chin. Francja i Anglia wysłały do Tokio noty protestacyjne. Zostały one jednak zignorowane. Walka Changa z obcym najeźdźcą przemówiła jednak do wyobraźni Amerykanów. Pod koniec 1938 roku Roosevelt udzielił Chiang Kai-shekowi pożyczki w wysokości 25 milionów dolarów, by zachęcić go do kontynuowania walki. Istniały jednak problemy bliższe Europie. Kiedy Hitler doszedł do władzy w Niemczech w styczniu 1933 roku, opinia międzynarodowa była przekonana, że Niemcy zostały już dostatecznie ukarane. Ignorując bezwzględność, z jaką Hitler rozprawiał się z opozycją, zagraniczni obserwatorzy byli pod wrażeniem sposobu, w jaki reformował gospodarkę i likwidował bezrobocie. Pojawiły się nowe, wspaniałe projekty, jak budowa sieci superautostrad. Jednakże Hitler pozostawał wierny nie tylko idei naprawienia krzywd wyrządzonych Niemcom przez układy pokojowe 1919 roku, lecz również polityce zapewnienia narodowi przestrzeni życiowej – Lebensraum. To oznaczało rozszerzenie granic wytyczonych w 1919 roku. Pierwszą tego oznaką było opuszczenie przez Niemców w 1933 roku Ligi Narodów. Proteście przeciw zakazowi posiadania armii równej liczebnie armii francuskiej.
Hitler rozpoczął tajne zbrojenia, zakładające również stworzenie lotnictwa Luftwaffe. Wkrótce stały się one jawne. Najważniejsze dla Hitlera stało się stworzenie sił zbrojnych wystarczających do pokonania Polski. Chodziło o tzw. korytarz pomorski, oddzielający Prusy Wschodnie od reszty Niemiec. Jednak na razie zajął się państwem, w którym się urodził, Austrią. Wskutek zagrożeń tak z lewej, jak i z prawej strony, austriacki kanclerz Engelbert Dollfuss od 1932 roku rządził krajem bez udziału parlamentu. Dwa lata później wzrastające niezadowolenie społeczne zaowocowało robotniczym powstaniem w Wiedniu. Dollfuss stłumił je przy pomocy armii. To jeszcze zwiększyło niechęć, jaką był obdarzany, a Hitler spróbował wykorzystać ten fakt. Mimo że austriaccy naziści zamordowali Dollfussa, nie udało im się dojść do władzy. Ponownie przejęła ją austriacka armia. W dodatku swój sprzeciw zademonstrował Mussolini, rozlokowując wojska na przełęczy Brenner, na granicy Włoch i Austrii. Hitler musiał na razie zrezygnować ze swych zamiarów. Ucieszyły go jednak wyniki przeprowadzonego przez Ligę Narodów plebiscytu w zagłębiu Sary. Położone na granicy Francji, było dla niej łakomym kąskiem. Od 1919 roku pozostawało pod kontrolą Ligi Narodów. Teraz ludność Zagłębia opowiedziała się za powrotem pod władzę Niemiec. Zachwycony Hitler wysłał wojska, by powitać Saarland ponownie w Rzeszy. Była to pierwsza ze zdobyczy terytorialnych Niemiec. W tym samym czasie Hitler ogłosił remilitaryzację Niemiec. Podwojono siły armii, przywrócono pobór do wojska. Szczególną dumą napawały trzy dywizje pancerne. Owoc wielu przemyśleń i badań. Testowane w Rosji jeszcze w czasach Republiki Weimarskiej. Dużą sensacją było ogłoszenie istnienia Luftwaffe, choć podejrzewano to od pewnego czasu. Jakością maszyn dorównywała ona lotnictwu Francji i Anglii. Hitler zastosował blef, dzięki któremu robiła wrażenie również jej liczebność. Wielka Brytania nie zainteresowała się rozwojem niemieckich sił lądowych, ale lotnictwo było już bezpośrednim zagrożeniem. Francja, ciągle budująca linię Maginota, prezentowała odmienny pogląd. Francuzów zaniepokoiła również brytyjsko-niemiecka umowa morska z czerwca 1935 roku. Niemcy zgodzili się na utrzymanie liczebności jednostek nawodnych na poziomie 1/3 stanu Royal Navy z równą ilością łodzi podwodnych. Pokazało to wyraźnie, że Anglicy uważają traktat wersalski za niebyły. Umowa morska odpowiadała rządowi Wielkiej Brytanii, obawiającemu się powtórzenia zbrojeń morskich z 1914 roku. Brak troski o okręty podwodne odzwierciedlał przekonanie Royal Navy o ograniczeniu ich roli wskutek rozwinięcia sonaru i bomb głębinowych. Poglądu tego miano pożałować już za kilka lat.
niemieckie zbrojenia zachęciły jednak Anglię i Francję do rozbudowy własnych armii. Był to koniec prób zapewnienia pokoju przez powszechne rozbrojenie. Zbrojenia te były początkowo niezdecydowane. Anglia skoncentrowała się na lotnictwie, ze szczególną uwagą tworząc siły bombowe, w przekonaniu, że to one rozstrzygną przyszłą wojnę. Również Rosja stale się zbroiła. Była to część polityki Stalina, która zakładała utrzymanie silnej i nowoczesnej armii do obrony państwa i komunizmu przed zagrożeniem zewnętrznym. Około 1935 roku Związek Radziecki posiadał znaczące siły pancerne i liczne jednostki powietrzne. Zwiększyły się jednak obawy Stalina przed utratą władzy. Rozpoczął eliminację tych, których uważał za zagrożenie. Ludzie tacy jak Grigory Zinowiew i Lew Kamieniew długo należeli do zamkniętego kręgu władzy. Zostali jednak oskarżeni o udział w międzynarodowym spisku pod przewodnictwem wygnanego wcześniej Lwa Trockiego i skazani na śmierć. Inni, w tym szef sztabu Michał Tuchaczewski, również padli ofiarami czystki, podobnie jak wielu wyższych dowódców. Wkrótce czystki rozprzestrzeniły się w całej Rosji. Stalina zaczęto otaczać niemal boską czcią. Stało się to znane jako kult jednostki. Tymczasem w Europie Zachodniej w marcu 1936 roku Hitler wykonał kolejny ruch. Korzystając z faktu zaabsorbowania Anglii i Francji sprawami Abysynii, zmobilizował część wojsk i wysłał je do zdemilitaryzowanej Nadrenni. Było to kolejne pogwałcenie postanowień Traktatu Wersalskiego, a także blef, ponieważ niemiecka armia nie była jeszcze przygotowana do wojny, która mogła wówczas wybuchnąć. Stulecie wojen. Hitler kontynuował swoje działania. W 1936 roku w Berlinie odbywały się Igrzyska Olimpijskie. Hitler wykorzystał to wydarzenie, by ukazać wspaniałość ideałów aryjskości i narodowego socjalizmu. Co roku we wrześniu w Norymberdze odbywały się zjazdy NSDAP. Maszerowały miliony, by ukazać siłę nazistowskiej dyscypliny. Wszystko to stanowiło zasłonę dymną dla kolejnego posunięcia. Hitler nigdy nie porzucił nienawiści do Żydów i swojego poglądu o ich odpowiedzialności za cios w plecy zadany Niemcom w 1918 roku. Już w kwietniu 1933 roku prowadził bojkot żydowskich sklepów i zakazał Żydom piastowania urzędów. Dwa lata później ustawy norymberskie pozbawiły ich pełnego obywatelstwa i zakazały mieszanych małżeństw. Propaganda antyżydowska wzmogła się. Zabroniono im wykonywania zawodów lekarza i prawnika. Wzrastała liczba Żydów w obozach koncentracyjnych, gdzie zmuszani byli do pracy. Wielu zbiegło z Niemiec, m.in. fizyk i matematyk Albert Einstein, który osiedlił się w Ameryce. Punkt kulminacyjny prześladowania osiągnęły w listopadzie 1938 roku, podczas tzw. Kryształowej Nocy. Po zamordowaniu przez Żyda z Polski niemieckiego dyplomaty w Paryżu, nastąpiły usankcjonowane prawnie plądrowanie żydowskich sklepów, palenie synagog, a nawet morderstwa. Później zmuszono Żydów do noszenia żółtej gwiazdy,
Zazwyczaj też przejmowano siłą ich majątki. Inne kraje nie reagowały na te wydarzenia. Było to częściowo spowodowane tradycyjną niechęcią do Żydów, ale również lękiem przed sprowokowaniem Hitlera do wojny. Hitler zajmował się także kulturą i sztuką. W Niemczech publicznie palono książki zakazane przez reżim. Oprócz poparcia udzielonego w Hiszpanii generałowi Franco, Hitler przez 2 lata po zajęciu nad Rennem nie podejmował żadnych działań na arenie międzynarodowej. Chciał najpierw przygotować armię. W 1938 roku uznał, że jest już dostatecznie silny, by powrócić do sprawy Austrii. Od nieudanego puczu z 1934 roku rządził tu Kurt Schuschnigg. Podobnie jak Dollfuss, chciał zachować niezależność Austrii od Hitlera. W lutym 1938 roku Schuschnigg odkrywa kolejny spisek nazistowski i składa protest na ręce Hitlera. Ten oskarży go o złe traktowanie austriackich narodowych socjalistów. Napięcie sięga zenitu. Aby wyjaśnić sytuację, Schuschnigg ogłasza plebiscyt. Ludność Austrii miała zadecydować, czy chce pozostać niezależna od Niemiec. Marca, w przeddzień referendum. Obawiając się o jego wynik, Adolf Hitler podjął decyzję. Wydał rozkaz przekroczenia granicy. Wojsko posuwało się w kierunku Wiednia. Dzięki zupełnemu zaskoczeniu i gorącym powitaniom ze strony zwolenników nazistów, inwazja dokonała się bez rozlewu krwi. Tego samego dnia Hitler mógł ogłosić Anschluss, przyłączenie Austrii do Rzeszy. I znów Zachód zachował milczenie, uznając, że taka unia niemieckojęzycznych i sąsiadujących ze sobą krajów jest zupełnie naturalna. Hitler odniósł kolejny sukces. Zaczął myśleć o następnej zdobyczy, zachodniej części Czechosłowacji. Sudety były zamieszkiwane przez znaczną mniejszość niemiecką. Führer zachęcił lokalnych nazistów, by wysuwali żądania pełnej autonomii, a następnie zagroził rządowi Czechosłowacji, że przeforsuje ich postulaty siłą. Czesi byli zdecydowani przeciwstawić się żądaniom Hitlera. Czechosłowacja dysponowała dużymi siłami zbrojnymi. Ogłoszono powszechną mobilizację i wysłano jednostki nad granicę niemiecką. Wobec takiej stanowczości Hitler przerwał działania, ale sytuacja nadal pozostała napięta. W początkach września 1938 roku premier Wielkiej Brytanii, Neville Chamberlain, udał się do Niemiec. W Bad Godesburg nad Renem spotkał się z niemieckim przywódcą. Hitler zapewnił go, że jeżeli otrzyma Sudety, nie wysunie żadnych innych żądań terytorialnych w Europie. Chamberlain przedstawił to stanowisko rządowi francuskiemu, przekonując do zaakceptowania zapewnień Hitlera. Mimo tego, oba kraje przedsięwzięły środki ostrożności, choć ograniczone do kopania schronów przeciwlotniczych w parkach, a także
rozlokowania baterii przeciwlotniczych wokół Londynu i Paryża. Chamberlain ponownie przybył do Niemiec. 29 września w Monachium, w obecności Mussoliniego jako mediatora, Anglia, Francja, Niemcy i Włochy podpisały układ, na mocy którego Hitler otrzymał Sudety w zamian za rezygnację z dalszych roszczeń. Czechów o zdanie nie spytano. 1 października Wehrmacht odniósł kolejne bezkrwawe zwycięstwo, zajmując Sudety. Zaś Chamberlain powrócił do Londynu, aby zadeklarować. Uważamy umowę podpisaną ostatniej nocy oraz angielsko-niemiecki pakt morski za symbol obustronnego dążenia do zachowania pokoju między naszymi narodami. Ukazał wiwatującym tłumom dokument i zawołał. Jego podpis jest tuż obok mojego. Zadowolony z sukcesu Hitler natychmiast zajął się swoim głównym problemem – Polską. Domagał się portu gdańskiego i eksterytorialnej autostrady do Prus Wschodnich. Polacy odmówili. Hitlera niepokoiła bitna polska armia, dowodzona przez marszałka Rydza Śmigłego. Führer znowu zwrócił się w stronę Czechosłowacji, gdzie po utracie Sudetów pojawiły się konflikty wewnętrzne. Czeska mobilizacja z maja 1938 roku nie przeszkodziła Hitlerowi w osiągnięciu celu, przez co rząd w Pradze stracił poparcie ludności. Przywódca Słowacji próbował uzyskać większą niezależność, szukając porozumienia z Niemcami. Został jednak zmuszony przez Hitlera do utworzenia ze Słowacji państwa zależnego od Niemiec. Reszta państwa była teraz łatwym łupem dla Niemiec. Hitler dokonał formalnej aneksji Czech i Moraw 15 marca 1939 roku. Słowacja stała się państwem zależnym, a Ruś Zakarpacka przypadła Węgrom. Następną aneksją przeprowadzoną przez Hitlera było zajęcie Kłajpedy, położonej na północ od granicy prusko-litewskiej, znów pod pretekstem ochrony mniejszości niemieckiej. Dokonał tego w marcu 1939 roku. Anglicy i Francuzi, zdając sobie sprawę, że ich polityka ustępstw zawiodła, ostrzegli Niemców, że będą bronić Polski. Mussolini, zazdrosny o sukcesy sojusznika, w kwietniu 1939 roku wysłał wojska do Albanii, w której wpływy włoskie były silne od lat 20. Spowodowało to reakcję Roosevelta, poszukującego sposobów zabezpieczenia innych państw przed atakami Berlina i Rzymu. Lecz Hitler i Mussolini wiedzieli, że wskutek aktów o neutralności uchwalonych w latach 30. Ameryka nie mogła w razie konfliktu udzielić pomocy żadnej ze stron. Zignorowali działania Roosevelta i umocnili swój sojusz podpisaniem paktu stalowego, który gwarantował wzajemną pomoc w działaniach wojennych. Mussolini nie zdawał sobie do końca sprawy z dążenia Hitlera do wojny. Latem 1939 roku Anglicy i Francuzi usiłowali nakłonić Moskwę do pomocy przeciwko Niemcom. Problemem była odmowa Polski na propozycję przemarszu Armii Czerwonej przez jej terytorium.
Nagle, ku zaskoczeniu wszystkich, niemiecki minister spraw zagranicznych, Ribbentrop, poleciał w sierpniu do Moskwy. Podpisał ze swym sowieckim odpowiednikiem, Mołotowem, pakt o nieagresji, zakładający podział ziem Polski. To oddaliło obawy Niemców przed walką na dwa fronty. Hitler mógł mobilizować swoje oddziały. Polacy również rozpoczęli przygotowania do wojny. Wehrmacht rozmieszczał swoje siły blisko granic Polski zgodnie z planem opracowanym wczesnym latem. Luftwaffe przemieszczała samoloty na bliższe lotniska. Załogi poinformowano o ich początkowych celach w Polsce. Ale wieczorem 25 sierpnia, gdy Niemcy byli już na pozycjach wyjściowych do ataku, Mussolini oświadczył, że nie jest jeszcze gotowy do wojny. Hitler wysłał rozkaz opóźniający atak, który dotarł do niektórych jednostek tuż przed przekroczeniem granicy. To dało aliantom nadzieję, że wojny da się jeszcze uniknąć. Liczyli, że Włosi, którzy potrzebowali więcej czasu, będą dążyli do ugody. Ale wszystko na próżno. Hitler już zdecydował. Wieczorem 31 sierpnia polskiemu ambasadorowi w Berlinie wręczono krótką notę, a następnego dnia o świcie armia niemiecka przekroczyła granicę Polski. Drugi raz w ciągu 25 lat Europa została wciągnięta w wojnę. Miała ona rozwinąć się w konflikt większy i bardziej przerażający niż pierwsza wojna światowa. Wersja polska, studio Kompany Warszawa. Tłumaczył Marcin Brodala. Czytał Daniel Załęcki. Szczególną dumą napawały trzy dywizje pancerne. Owoc wielu przemyśleń i badań. Testowane w Rosji jeszcze w czasach Republiki Weimarskiej. Dużą sensacją było ogłoszenie istnienia Luftwaffe, choć podejrzewano to od pewnego czasu. Jakością maszyn dorównywała ona lotnictwu Francji i Anglii. Hitler zastosował blef, dzięki któremu robiła wrażenie również jej liczebność. Wielka Brytania nie zainteresowała się rozwojem niemieckich sił lądowych, ale lotnictwo było już bezpośrednim zagrożeniem. Francja, ciągle budująca linię Maginota, prezentowała odmienny pogląd. Francuzów zaniepokoiła również brytyjsko-niemiecka umowa morska z czerwca 1935 roku. Niemcy zgodzili się na utrzymanie liczebności jednostek nawodnych na poziomie 1/3 stanu Royal Navy z równą ilością łodzi podwodnych. Pokazało to wyraźnie, że Anglicy uważają traktat wersalski za niebyły. Umowa morska odpowiadała rządowi Wielkiej Brytanii, obawiającemu się powtórzenia zbrojeń morskich z 1914 roku. Brak troski o okręty podwodne odzwierciedlał przekonanie Royal Navy o ograniczeniu ich roli wskutek rozwinięcia sonaru i bomb głębinowych. Poglądu tego miano pożałować już za kilka lat. Niemieckie zbrojenia zachęciły jednak Anglię i Francję do rozbudowy własnych armii. Był to koniec prób zapewnienia pokoju przez powszechne rozbrojenie. Zbrojenia te były początkowo niezdecydowane. Anglia skoncentrowała się na lotnictwie, ze szczególną uwagą tworząc siły bombowe, w przekonaniu, że to one rozstrzygną przyszłą wojnę. Również Rosja stale się zbroiła. Była to część polityki Stalina,
która zakładała utrzymanie silnej i nowoczesnej armii, do obrony państwa i komunizmu przed zagrożeniem zewnętrznym. Około 1935 roku Związek Radziecki posiadał znaczące siły pancerne i liczne jednostki powietrzne. Zwiększyły się jednak obawy Stalina przed utratą władzy. Rozpoczął eliminację tych, których uważał za zagrożenie. Ludzie tacy jak Grigory Zinowiew i Lew Kamieniew dłużej 37 roku. Prezydent Roosevelt, poruszony taką tragedią, zaproponował morską blokadę Japonii. Lecz Brytyjczycy obawiali się, że doprowadzi to do wojny. Japończycy oficjalnie przeprosili za ten incydent. Chiang Kai-shek, osamotniony w walce, podpisał pakt o nieagresji z Rosją, co doprowadziło do zjednoczenia jego sił z komunistami Mao Tse-tunga. Mimo to Japończycy kontynuowali swój bezlitosny atak. Jesienią 1938 roku zajęli Kanton i zepchnęli wojska chińskie w głąb kraju. Sam Chiang Kai-shek został zmuszony do przeniesienia siedziby swojego rządu do Chungking, w głębi Chin. Francja i Anglia wysłały do Tokio noty protestacyjne. Zostały one jednak zignorowane. Walka Changa z obcym najeźdźcą przemówiła jednak do wyobraźni Amerykanów. Pod koniec 1938 roku Roosevelt udzielił Chiang Kai-shekowi pożyczki w wysokości 25 milionów dolarów, by zachęcić go do kontynuowania walki. Istniały jednak problemy bliższe Europie. Kiedy Hitler doszedł do władzy w Niemczech w styczniu 1933 roku, opinia międzynarodowa była przekonana, że Niemcy zostały już dostatecznie ukarane. Ignorując bezwzględność, z jaką Hitler rozprawiał się z opozycją, zagraniczni obserwatorzy byli pod wrażeniem sposobu, w jaki reformował gospodarkę i likwidował bezrobocie. Pojawiły się nowe, wspaniałe projekty, jak budowa sieci superautostrad. Jednakże Hitler pozostawał wierny nie tylko idei naprawienia krzywd wyrządzonych Niemcom przez układy pokojowe 1919 roku, lecz również polityce zapewnienia narodowi przestrzeni życiowej, Lebensraum. To oznaczało rozszerzenie granic wytyczonych w 1919 roku. Ciabisyni port nad Morzem Czerwonym. Duce nie dał się przekonać i w październiku 1935 roku po zakończeniu pory deszczowej dokonał inwazji. Mimo trudności terenowych, źle wyposażenia Wisińczycy mieli niewielkie szanse w walce z dobrze uzbrojonymi siłami włoskimi. Musieli się zmierzyć z nowoczesną artylerią i czołgami. Wciąż nękały ich siły powietrzne, używające nawet bomb gazowych. Reakcja Ligi Narodów wyraźnie ukazała jej słabość. Ani Wielka Brytania, ani Francja nie były w stanie militarnie przeciwstawić się Mussoliniemu. Co prawda nałożono sankcje ekonomiczne, ale nie objęły one węgla i ropy naftowej, niezbędnych do prowadzenia nowoczesnej wojny.
państwa niebędące członkami Ligi, jak Stany Zjednoczone czy Niemcy, nie były zobowiązane do ich przestrzegania, wskutek czego sankcje miały niewielkie znaczenie. Po 6-miesięcznej kampanii Abisynia została podbita. Mussolini proklamował ją jako kolejną kolonię Włoch. Protesty składane przez cesarza Abisyni do Ligi Narodów były bezskuteczne i Haile Selassie wraz z rodziną udał się na wygnanie do Anglii. Kolejny raz okazało się, że Liga Narodów nie może zapobiec agresji. Opinia publiczna zwróciła uwagę na Hiszpanię, gdzie w lipcu 1936 roku, 2 miesiące po podboju Abisynii, wybuchła wojna domowa. W 1923 roku generał Primo de Rivera po serii nietrwałych rządów ustanowił dyktaturę. Jego władza przetrwała 7 lat i zakończyła się wraz z nadejściem wielkiego kryzysu. W 1931 roku do władzy doszła lewica. Jej pierwszym celem stała się likwidacja monarchii hiszpańskiej. Król Alfons został zmuszony do emigracji. Ustanowiono republikę. Lewicowe i prawicowe rządy następowały po sobie, dzieląc opinię publiczną. W lutym 1936 roku Front Ludowy, tworzony przez partie lewicowe, o włos zwyciężył w wyborach prawicę, w tym założoną przez syna Primo de Rivery falangę. Została ona zdelegalizowana, co doprowadziło do walk ulicznych między zwolennikami obu opcji politycznych. Głoszono powszechną mobilizację i wysłano jednostki nad granicę niemiecką. Wobec takiej stanowczości Hitler przerwał działania, ale sytuacja nadal pozostała napięta. W początkach września 1938 roku premier Wielkiej Brytanii, Neville Chamberlain, udał się do Niemiec. W Bad Godesburg nad Renem spotkał się z niemieckim przywódcą. Hitler zapewnił go, że jeżeli otrzyma Sudety, nie wysunie żadnych innych żądań terytorialnych w Europie. Chamberlain przedstawił to stanowisko rządowi francuskiemu, przekonując do zaakceptowania zapewnień Hitlera. Mimo tego, oba kraje przedsięwzięły środki ostrożności, choć ograniczone do kopania schronów przeciwlotniczych w parkach, a także rozlokowania baterii przeciwlotniczych wokół Londynu i Paryża. Chamberlain ponownie przybył do Niemiec. 29 września w Monachium, w obecności Mussoliniego jako mediatora, Anglia, Francja, Niemcy i Włochy podpisały układ, na mocy którego Hitler otrzymał Sudety w zamian za rezygnację z dalszych roszczeń. Czechów o zdanie nie spytano. 1 października Wehrmacht odniósł kolejne bezkrwawe zwycięstwo, zajmując Sudety. Zaś Chamberlain powrócił do Londynu, aby zadeklarować. Uważamy umowę podpisaną ostatniej nocy oraz angielsko-niemiecki pakt morski za symbol obustronnego dążenia do zachowania pokoju między naszymi narodami. Ukazał wiwatującym tłumom dokument i zawołał. Jego podpis jest tuż obok mojego. Zadowolony z sukcesu Hitler natychmiast zajął się swoim głównym problemem – Polską. Domagał się portu gdańskiego i eksterytorialnej autostrady do Prus Wschodnich. Polacy odmówili. Hitlera niepokoiła bitna polska armia, dowodzona przez marszałka Rydza Śmigłego. Führer znowu zwrócił się w stronę Czechosłowacji, gdzie po utracie Sudetów pojawiły się konflikty wewnętrzne. Głoszono powszechną mobilizację i wysłano jednostki nad granicę niemiecką. Wobec takiej stanowczości Hitler przerwał działania,
ale sytuacja nadal pozostała napięta. W początkach września 1938 roku premier Wielkiej Brytanii, Neville Chamberlain, udał się do Niemiec. Bad Godesburg nad Renem spotkał się z niemieckim przywódcą. Hitler zapewnił go, że jeżeli otrzyma Sudety, nie wysunie żadnych innych żądań terytorialnych w Europie. Chamberlain przedstawił to stanowisko rządowi francuskiemu, przekonując do zaakceptowania zapewnień Hitlera. Mimo tego, oba kraje przedsięwzięły środki ostrożności, choć ograniczone do kopania schronów przeciwlotniczych w parkach, a także rozlokowania baterii przeciwlotniczych wokół Londynu i Paryża. Chamberlain ponownie przybył do Niemiec. 29 września w Monachium, w obecności Mussoliniego jako mediatora, Anglia, Francja, Niemcy i Włochy podpisały układ, na mocy którego Hitler otrzymał Sudety w zamian za rezygnację z dalszych roszczeń. Czechów o zdanie nie spytano. 1 października Wehrmacht odniósł kolejne bezkrwawe zwycięstwo, zajmując Sudety. Zaś Chamberlain powrócił do Londynu, aby zadeklarować. Uważamy umowę podpisaną ostatniej nocy oraz angielsko-niemiecki pakt morski za symbol obustronnego dążenia do zachowania pokoju między naszymi narodami. Ukazał wiwatującym tłumom dokument i zawołał: jego podpis jest tuż obok mojego. Zadowolony z sukcesu Hitler natychmiast zajął się swoim głównym problemem – Polską. Domagał się portu gdańskiego i eksterytorialnej autostrady do Prus Wschodnich. Polacy odmówili. Hitlera niepokoiła bitna polska armia, dowodzona przez marszałka Rydza Śmigłego. Führer znowu zwrócił się w stronę Czechosłowacji, gdzie po utracie Sudetów pojawiły się konflikty wewnątrz jednostek nawodnych na poziomie 1/3 stanu Royal Navy z równą ilością łodzi podwodnych. Pokazało to wyraźnie, że Anglicy uważają traktat wersalski za niebyły. Umowa morska odpowiadała rządowi Wielkiej Brytanii, obawiającemu się powtórzenia zbrojeń morskich z 1914 roku. Brak troski o okręty podwodne odzwierciedlał przekonanie Royal Navy o ograniczeniu ich roli wskutek rozwinięcia sonaru i bomb głębinowych. Poglądu tego miano pożałować już za kilka lat. Niemieckie zbrojenia zachęciły jednak Anglię i Francję do rozbudowy własnych armii. Był to koniec prób zapewnienia pokoju przez powszechne rozbrojenie. Zbrojenia te były początkowo niezdecydowane. Anglia skoncentrowała się na lotnictwie, ze szczególną uwagą tworząc siły bombowe, w przekonaniu, że to one rozstrzygną przyszłą wojnę. Również Rosja stale się zbroiła. Była to część polityki Stalina, która zakładała utrzymanie silnej i nowoczesnej armii do obrony państwa i komunizmu przed zagrożeniem zewnętrznym. Około 1935 roku Związek Radziecki posiadał znaczące siły pancerne i liczne jednostki powietrzne. Zwiększyły się jednak obawy Stalina przed utratą władzy. Rozpoczął eliminację tych, których uważał za zagrożenie. Ludzie tacy jak Grigory Zinowiew i Lew Kamieniew długo należeli do zamkniętego kręgu władzy. Zostali jednak oskarżeni o udział w międzynarodowym spisku pod przewodnictwem wygnanego wcześniej Lwa Trockiego i skazani na śmierć.
inni, w tym szef sztabu Michaił Tuchaczewski, również padli ofiarami czystki, podobnie jak wielu wyższych dowódców. Wkrótce czystki rozprzestrzeniły się w całej Rosji. Stalina zaczęto otaczać niemal boską czcią. Stało się to znane jako kult jednostki. Tymczasem w Europie Zachodniej w marcu 1936 roku Hitler wykonał kolejny ruch. Korzystając z faktu zaabsorbowania Anglii i Francji sprawami Abysynii, zmobilizował część wojsk i wysłał je do zdemilitaryzowanej Nadrenii. Było to kolejne pogwałcenie postanowień Traktatu Wersalskiego, a także blef, ponieważ niemiecka armia nie była jeszcze przygotowana do wojny. Myśleć o następnej zdobyczy zachodniej części Czechosłowacji. Sudety były zamieszkiwane przez znaczną mniejszość niemiecką. Führer zachęcił lokalnych nazistów, by wysuwali żądania pełnej autonomii, a następnie zagroził rządowi Czechosłowacji, że przeforsuje ich postulaty siłą. Czesi byli zdecydowani przeciwstawić się żądaniom Hitlera. Czechosłowacja dysponowała dużymi siłami zbrojnymi. Ogłoszono powszechną mobilizację i wysłano jednostki nad granicę niemiecką. Wobec takiej stanowczości Hitler przerwał działania, ale sytuacja nadal pozostała napięta. W początkach września 1938 roku premier Wielkiej Brytanii, Neville Chamberlain, udał się do Niemiec. W Bad Godesburg nad Renem spotkał się z niemieckim przywódcą. Hitler zapewnił go, że jeżeli otrzyma Sudety, nie wysunie żadnych innych żądań terytorialnych w Europie. Chamberlain przedstawił to stanowisko rządowi francuskiemu, przekonując do zaakceptowania zapewnień Hitlera. Mimo tego, oba kraje przedsięwzięły środki ostrożności, choć ograniczone do kopania schronów przeciwlotniczych w parkach, a także rozlokowania baterii przeciwlotniczych wokół Londynu i Paryża. Chamberlain ponownie przybył do Niemiec. 29 września w Monachium, w obecności Mussoliniego jako mediatora, Anglia, Francja, Niemcy i Włochy podpisały układ, na mocy którego Hitler otrzymał Sudety w zamian za rezygnację z dalszych roszczeń. Czechów o zdanie nie spytano. 1 października Wehrmacht odniósł kolejne bezkrwawe zwycięstwo, zajmując Sudety. Zaś Chamberlain powrócił do Londynu, aby zadeklarować. Uważamy umowę podpisaną ostatniej nocy oraz angielsko-niemiecki pakt morski za symbol obustronnego dążenia do zachowania pokoju między naszymi narodami. Ukazał wiwatującym tłumom dokument i zawołał: jego podpis jest tuż obok mojego. Przed nim zagrożeniem Francja, ciągle budująca linię Maginota, prezentowała odmienny pogląd. Francuzów zaniepokoiła również brytyjsko-niemiecka umowa morska z czerwca 1935 roku. Niemcy zgodzili się na utrzymanie liczebności jednostek nawodnych na poziomie 1/3 stanu Royal Navy z równą ilością łodzi podwodnych. Pokazało to wyraźnie, że Anglicy uważają traktat wersalski za niebyły. Umowa morska odpowiadała rządowi Wielkiej Brytanii, obawiającemu się powtórzenia zbrojeń morskich z 1914 roku. Brak troski o okręty podwodne odzwierciedlał przekonanie Royal Navy o ograniczeniu ich roli wskutek rozwinięcia sonaru i bomb głębinowych. Poglądu tego miano pożałować już za kilka lat. Niemieckie zbrojenia zachęciły jednak Anglię i Francję do rozbudowy własnych armii. Był to koniec prób zapewnienia pokoju przez powszechne rozbrojenie. Zbrojenia te
były początkowo niezdecydowane. Anglia skoncentrowała się na lotnictwie, ze szczególną uwagą tworząc siły bombowe, w przekonaniu, że to one rozstrzygną przyszłą wojnę. Również Rosja stale się zbroiła. Była to część polityki Stalina, która zakładała utrzymanie silnej i nowoczesnej armii do obrony państwa i komunizmu przed zagrożeniem zewnętrznym. Około 1935 roku Związek Radziecki posiadał znaczące siły pancerne i liczne jednostki powietrzne. Zwiększyły się jednak obawy Stalina przed utratą władzy. Rozpoczął eliminację tych, których uważał za zagrożenie. Ludzie tacy jak Grigory Zinowiew i Lew Kamieniew długo należeli do zamkniętego kręgu władzy. Zostali jednak oskarżeni o udział w międzynarodowym spisku pod przewodnictwem wygnanego wcześniej Lwa Trockiego i skazani na śmierć. Inni, w tym szef sztabu Michaił Tuchaczewski, również padli ofiarami czystki, podobnie jak wielu wyższych dowódców. Wkrótce czystki rozprzestrzeniły się w całej Rosji. Stalina zaczęto otaczać niemal boską czcią. Stało się to znane jako kult jednostki. Tymczasem w Europie Zachodniej w marcu 1936 roku Hitler wykonał kolejny ruch. We wrześniu 1934 roku jego armia sprowokowała incydent z wojskami etiopskimi w oazie w rejonie Ogaden na terytorium Abisynii. Włochy zażądały odszkodowania i zaczęły wzmacniać swoje siły w Erytrei i Somalilandzie. Cesarz Haile Selassie wystąpił na forum Ligi Narodów, ale nie spotkał się z zainteresowaniem. Większym problemem wydawały się zbrojenia Niemiec. To jeszcze bardziej zachęciło Mussoliniego do inwazji tak bardzo, że podczas wizyty w Rzymie Anthony Eden, brytyjski minister spraw zagranicznych, przestraszony możliwością wystąpienia Włoch z Ligi Narodów, proponował w czerwcu 1935 roku układ, na mocy którego w zamian za Ogaden Włosi mieli odstąpić Abisynii port nad Morzem Czerwonym. Duce nie dał się przekonać i w październiku 1935 roku, po zakończeniu pory deszczowej, dokonał inwazji. Mimo trudności terenowych, źle wyposażeni Abisyńczycy mieli niewielkie szanse w walce z dobrze uzbrojonymi siłami włoskimi. Musieli się zmierzyć z nowoczesną artylerią i czołgami. Wciąż nękały ich siły powietrzne, używające nawet bomb gazowych. Reakcja Ligi Narodów wyraźnie ukazała jej słabość. Ani Wielka Brytania, ani Francja nie były w stanie militarnie przeciwstawić się Mussoliniemu. Co prawda nałożono sankcje ekonomiczne, ale nie objęły one węgla i ropy naftowej, niezbędnych do prowadzenia nowoczesnej wojny. Państwa nie będące członkami Ligi, jak Stany Zjednoczone czy Niemcy, nie były zobowiązane do ich przestrzegania, wskutek czego sankcje miały niewielkie znaczenie. Po 6-miesięcznej kampanii Abisynia została podbita. Mussolini proklamował ją jako kolejną kolonię Włoch. Protesty składane przez cesarza Abisynii do Ligi Narodów były bezskuteczne i Haile Selassie wraz z rodziną udał się na wygnanie do Anglii. Kolejny raz okazało się, że Liga Narodów nie może zapobiec agresji. Opinia publiczna zwróciła uwagę na Hiszpanię, gdzie w lipcu 1936 roku, 2 miesiące po podboju Abisynii, wybuchła wojna domowa. W 1900 ze szczególną uwagą tworząc siły bombowe, w przekonaniu, że to one rozstrzygną przyszłą wojnę.
Również Rosja stale się zbroiła. Była to część polityki Stalina, która zakładała utrzymanie silnej i nowoczesnej armii do obrony państwa i komunizmu przed zagrożeniem zewnętrznym. Około 1935 roku Związek Radziecki posiadał znaczące siły pancerne i liczne jednostki powietrzne. Zwiększyły się jednak obawy Stalina przed utratą władzy. Rozpoczął eliminację tych, których uważał za zagrożenie. Ludzie tacy jak Grigory Zinowiew i Lew Kamieniew długo należeli do zamkniętego kręgu władzy. Zostali jednak oskarżeni o udział w międzynarodowym spisku pod przewodnictwem wygnanego wcześniej Lwa Trockiego i skazani na śmierć. Inni, w tym szef sztabu Michaił Tuchaczewski, również padli ofiarami czystki, podobnie jak wielu wyższych dowódców. Wkrótce czystki rozprzestrzeniły się w całej Rosji. Stalina zaczęto otaczać niemal boską czcią. Stało się to znane jako kult jednostki. Tymczasem w Europie Zachodniej w marcu 1936 roku Hitler wykonał kolejny ruch. Korzystając z faktu zaabsorbowania Anglii i Francji sprawami Abysynii, zmobilizował część wojsk i wysłał je do zdemilitaryzowanej Nadrenii. Było to kolejne pogwałcenie postanowień Traktatu Wersalskiego, a także blef, ponieważ niemiecka armia nie była jeszcze przygotowana do wojny, która mogła wówczas wybuchnąć. Stulecie wojen. Hitler kontynuował swoje działania. W 1936 roku w Berlinie odbywały się Igrzyska Olimpijskie. Hitler wykorzystał to wydarzenie, by ukazać wspaniałość ideałów aryjskości i narodowego socjalizmu. Następną aneksją przeprowadzoną przez Hitlera było zajęcie Kłajpedy, położonej na północ od granicy prusko-litewskiej, znów pod pretekstem ochrony mniejszości niemieckiej. Dokonał tego w marcu 1939 roku. Anglicy i Francuzi, zdając sobie sprawę, że ich polityka ustępstw zawiodła, ostrzegli Niemców, że będą bronić Polski. Mussolini, zazdrosny o sukcesy sojusznika, w kwietniu 1939 roku wysłał wojska do Albanii, w której wpływy włoskie były silne od lat 20. Spowodowało to reakcję Roosevelta, poszukującego sposobów zabezpieczenia innych państw przed atakami Berlina i Rzymu. Lecz Hitler i Mussolini wiedzieli, że wskutek aktów o neutralności uchwalonych w latach 30. Ameryka nie mogła w razie konfliktu udzielić pomocy żadnej ze stron. Zignorowali działania Roosevelta i umocnili swój sojusz podpisaniem paktu stalowego, który gwarantował wzajemną pomoc w działaniach wojennych. Mussolini nie zdawał sobie do końca sprawy z dążenia Hitlera do wojny. Latem 1939 roku Anglicy i Francuzi usiłowali nakłonić Moskwę do pomocy przeciwko Niemcom. Problemem była odmowa Polski na propozycję przemarszu Armii Czerwonej przez jej terytorium. Nagle, ku zaskoczeniu wszystkich, niemiecki minister spraw zagranicznych, Ribbentrop, poleciał w sierpniu do Moskwy. Podpisał ze swym sowieckim odpowiednikiem, Mołotowem, pakt o nieagresji, zakładający podział ziem Polski.
To oddaliło obawy Niemców przed walką na dwa fronty. Hitler mógł mobilizować swoje oddziały. Polacy również rozpoczęli przygotowania do wojny. Wehrmacht rozmieszczał swoje siły blisko granic Polski zgodnie z planem opracowanym wczesnym latem. Luftwaffe przemieszczała samoloty na bliższe lotniska. Załogi poinformowano o ich początkowych celach.